Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, pani komisarz. Witam, dzień dobry. Jesteśmy po drugiej turze wyborów, jak rozumiem, wszystkie wyniki już podliczone i wybory zamknięte. Tak, wydaje mi się, że jak dzisiaj wychodziłam z Krajowego Biura Wyborczego, to komisarz wyborczy ogólnowojewódzki czekał już w zasadzie tylko na podpisanie obwieszczenia, więc o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów za całe województwo, czyli tak naprawdę za te gminy, gdzie mieliśmy tą drugą turę. 18 samorządów. Wydaje mi się, że tak. Z tego co pamiętam, było to 18 samorządów, więc mniej niż na pewno 4 lata temu. Ale myślę, że to jest też tendencja ogólnokrajowa, bo jak rozmawiałam z kolegami, koleżankami, dyrektorami delegatur Krajowego Biura Wyborczego, to rzeczywiście tych drugich tur wydaje się, że było mniej niż 4 lata temu. Więc chyba taka tendencja też i u nas zawitała. Co jest w takim obwieszczeniu? Bo widzę, że pani je przyniosła. Tak, przyniosłam, bo takie trochę to na zasadzie takiej świeżej bułki. Mamy dane o frekwencji, mamy dane, ile oddano głosów ważnych. Mamy podział, ile było głosów nieważnych i z jakiego powodu były to głosy nieważne. No to podajmy te dane, bo one są interesujące. Frekwencja była, zdaje się, dość wysoka. Ja powiem szczerze, że ta frekwencja nawet mnie zaskoczyła. Bardzo, bardzo miło. Już nawet po pierwszej frekwencji, która była tylko nieco niższa niż ta w pierwszej turze, to w drugiej turze całkowita frekwencja za województwo opolskie wyniosła 45,36%. Przygotowałam sobie też frekwencję za pierwszą turę. W pierwszej turze mieliśmy 48,72%, więc 3 punkty procentowe to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Bo pamiętam, że w drugiej turze to brało udział zwykle bardzo mało wyborców. Połowa tych, którzy byli w pierwszej. Ja powiem tak, że chyba wczoraj jak się obudziłam rano, to i pomyślałam, że jak nasza frekwencja na terenie województwa opolskiego będzie 30%, to będzie dobrze. Ale już miło nas wyborcy zaskoczyli, bo jak państwo doskonale wiecie, bo wielokrotnie też o tym chociażby ja też wspominałam, to Opolszczyzna zawsze była na końcu. Nie wiem, jak ona się w tej chwili uplasowała, już jak mamy, bo pewnie jeszcze też nie wszystkie województwa, nie wszystkie delegatury mają zbiorcze wyniki. W związku z tym ciężko jest mi w tej chwili powiedzieć, jak ta nasza ogólna frekwencja uplasowała się w skali całego kraju, ale w każdym razie pamiętam, że po pierwszym, kiedy podawaliśmy frekwencję, tak zwaną pierwszą frekwencję, czyli według stanu na godzinę 12, to nie byliśmy ostatni. I było naprawdę kilka województw, które były jeszcze za nami. A co z głosami nieważnymi? Bo to jest zawsze taki kontrowersyjny temat. Tutaj te głosy nieważne, tutaj generalnie wyborcy już nie mieli problemu z głosowaniem, no bo było łatwo, tak? Mieliśmy na karcie dwóch kandydatów i trzeba było postawić jeden znak X obok wybranego przez siebie kandydata, więc tak naprawdę chyba te głosy nieważne to były głosy nieważne od tych wyborców, którzy jakby chcieli ten głos swój unieważnić, tak? I rzeczywiście ta liczba głosów nieważnych to jest raptem 0,5%, więc jest naprawdę, naprawdę ich bardzo, bardzo niewiele. Powody, czyli postawienie znaku X obok nazwiska obok kandydatów, czy też nie postawienie żadnego znaku X, to są porównywalne wartości, więc tutaj jakby jakieś zasady nie doszukiwałabym się w każdym razie. I co jeszcze w obwieszczeniu? O obwieszczeniu potem mamy zbiorcze wyniki z podziałem na wszystkich tych wójtów, burmistrzów, wójtów, burmistrzów, bo u nas prezydenci zostali wybrani w pierwszej turze. We wszystkich tych gminach, gdzie mieliśmy drugą turę. Więc mamy gminę Baborów, Brzeg, Byczynę, Dobrzeń Wielki. Myślę, że pewne niespodzianki też były. Były i to myślę, że naprawdę duże niespodzianki. A czy były jakieś incydenty? To były naprawdę bardzo spokojne wybory samorządowe. Zarówno po pierwszej turze tych incydentów naprawdę, czy w czasie trwania tej pierwszej tury głosowania, tych incydentów naprawdę było niedużo. Były to takie standardowe naruszenia ciszy wyborczej. W drugiej turze głosowania tych incydentów w zasadzie mogę powiedzieć, że nie było wcale. Żadnych skarg. Także do nas nie wpłynęły żadne skargi. Oczywiście proszę pamiętać, że wyborcy również mieli prawo kierowania swoich uwag, co chociażby o naruszeniu ciszy wyborczej, bezpośrednio do organów ścigania. Nawet musieli je kierować do organów ścigania, bo do rozpoznawania tych spraw właściwe są właśnie organy ścigania, a nie komisarze wyborczy. W każdym razie, jeżeli chodzi o wydrukowanie kart, jeżeli chodzi o nakłady kart, o to, czy gdzieś brakowało kart, czy nie, naprawdę nie było absolutnie żadnych problemów.
komisje też dużo lepiej sobie poradziły z, czy to z protokołami przekazania, czy też z samym liczeniem. No bo te protokoły sprawiły sporo zamieszania w pierwszej turze. Tak, ponieważ była to nowa instytucja. Wiadomo, że co nowe, to zawsze wywołuje tych frustracji, wywołuje tą niepewność. Więc rzeczywiście to ustalenie wyników głosowania w pierwszej turze nam się przesunęło o kilka godzin. Dlatego też tak długo musieliśmy czekać na te wyniki w pierwszej turze. Długo, niedługo. No, w porównaniu do tego, co było sprzed 4 lat, to opolszczyzna naprawdę poradziła sobie bardzo szybko. Bardzo szybko, bo mieliśmy wyniki w poniedziałek. Wczorajsze wybory? A te wczorajsze wybory to tak naprawdę mieliśmy w systemie informatycznym wszystkie wyniki ustalone przez terytorialne komisje wyborcze mniej więcej na poziomie godziny 2.30, 3.00, więc naprawdę całkiem nieźle. Potem oczywiście czekaliśmy jako komisarze wyborczy na przywiezienie tych protokołów z obwodowych komisji do nas technicznie, ponieważ my je musimy zobaczyć, zanim zostaną one w sposób odpowiedni zatwierdzone w systemie informatycznym, zanim potem właśnie wyjdzie to obwieszczenie komisarza wyborczego ogólnowojewódzkiego o wynikach, to jest tak zwane obwieszczenie uzupełniające, bo mamy drugą turę, o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego. W każdym razie naprawdę ta wczesna godzina zaskoczyła nawet nas. Mnie zaskoczyła również, ponieważ ja myślałam, że wybory zakończymy gdzieś mniej więcej o godzinie 7, może 6. Także spływ tych protokołów i taka naprawdę sprawna praca obwodowych komisji była dużym zaskoczeniem i dla samej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, dla pracowników, dla dyrektora i dla nas komisarzy również. A czy po pierwszej turze trafiły do was jakieś skargi? Jeszcze nie, ale proszę pamiętać, że komitety wyborcze w tej chwili mają ten czas, takie okno czasowe otwarte do składania ewentualnych protestów wyborczych do sądu okręgowego. I z tego, ale gdyby co pamiętam, coś trafiło do sądu, to byście o tym wiedzieli. Albo byśmy już wiedzieli, albo za chwilę się dowiemy, więc myślę, że ten tydzień będzie kluczowy, ten i powiedzmy jeszcze następny, żebyśmy mogli też państwu przekazać, ile tych protestów wyborczych wpłynęło. To jak długi jest ten czas na składanie protestów? To jest, z tego co pamiętam, to jest chyba 14 dni, ale musiałabym zerknąć do przepisów, bo te... No to od pierwszej tury 14 dni już minęło. Tak, ale to ten protest wpłynął do sądu i teraz sąd ma czas, żeby odpis tego protestu przesłać między innymi komisarzowi wyborczemu, jeżeli uzna, że jego udział w toczącym się postępowaniu jest niezbędny do prawidłowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. I na razie czegoś takiego nie dostaliście. Na piątek, kiedy poczta nam przyniosła ostatnią pocztę przed wyborów, protestów wyborczych tam nie było. Ale naprawdę, proszę mi wierzyć, to byłby jakiś ewenement, gdyby nikt z terenu województwa opolskiego protestu wyborczego nie złożył. Zawsze jakieś są. W ubiegłych wyborach mieliśmy ich nawet całkiem sporo, było około 40 albo 30 kilku protestów. Więc to tak naprawdę państwo sami musicie ocenić, czy to jest dużo, czy też jest niedużo. Dla mnie myślę, że to jest taka ilość protestów mieszcząca się w granicy normy. Przecież zawsze ktoś jest niezadowolony z wyników głosowania i zawsze znajdzie się jakaś grupa wyborców, która stwierdzi, że do jakichś nieprawidłowości w trakcie przeprowadzenia wyborów, w trakcie przeprowadzenia głosowania doszło, bądź też mogło dojść, bo ocenić to może tylko i wyłącznie sąd. No mamy kilkunastu nawet nowych samorządowców, niektórzy stracili władzę. Jak wygląda takie przejmowanie władzy? Dzisiaj rano nowy burmistrz, nowy wójt wchodzi do urzędu? Nie, to tak samo jak po pierwszej turze jeszcze ci nowi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci się w urzędach nie rozkokosili, jeszcze nie przyszli, jeszcze nie mają prawa wykonywania swojego mandatu, bo proszę pamiętać, że faktem jest, że radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci są wybrani, więc są tak zwanymi radnymi, wójtami, burmistrzami, prezydentami, elektami, ale dopiero prawo wykonywania mandatu będą mieli z chwilą, kiedy złożą ślubowanie. Przepisy nam tutaj precyzują, że to ślubowanie można złożyć na pierwszej sesji i komisarz wyborczy ma 7 dni po zakończeniu obecnej kadencji, bo proszę pamiętać, że obecna kadencja jeszcze wciąż trwa i ona będzie trwała do 16 listopada. No jesteśmy w takim czasie trochę dziwnym może, bo nam się zazębiły kadencje, tak? Może nie tyle, że nam się kadencje zazębiły, co wybieraliśmy naszych nowych radnych, nowych wójtów, burmistrzów, prezydentów dość wcześnie, w związku z tym
tym, no jeszcze praktycznie od pierwszej tury mamy miesiąc czasu trwania starej kadencji. Niemniej jednak od 16 listopada komisarze wyborczy mają 7 dni na to, aby te pierwsze sesje się odbyły. W związku z tym w tym tygodniu, najpóźniej na początku następnego tygodnia, ale ja myślę, że najpewniej w tym tygodniu, żeby też biurom rad dać czas na zwołanie tych pierwszych sesji, takie postanowienia komisarzy wyborczych o zwołaniu pierwszych sesji do gmin trafią. I na tych pierwszych sesjach będą ślubowali najpierw radni, a potem nowo wybrani wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Po 16 listopada. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj komisarz wyborczy Joanna Maksymowicz. Druga część rozmowy w drugim programie Radio Opole. Można nas także posłuchać i zobaczyć na naszej stronie radioopole.pl. To panie komisarz, cisza wyborcza. To jest temat drażliwy. PKW zapowiedziała wręcz złożenie wniosku o wykreślenie z kodeksu wyborczego ciszy wyborczej. Ta cisza wyborcza i ten plan wykreślenia, czy tam zawnioskowania też do ustawodawcy o to, że jest to już może przepis archaiczny, który się może nie sprawdza, bo już nie tylko mamy takie zwyczajne papierowe, czy też wizualne środki przekazu medialnego, ale mamy internet, tak? I tutaj jest największy problem z utrzymaniem tej ciszy wyborczej, czy też zweryfikowaniem, czy doszło do naruszenia ciszy wyborczej, czy też nie. Takie postulaty już Państwowa Komisja Wyborcza, gdzieś pojawia się u Państwowej Komisji Wyborczej taki postulat od jakiegoś czasu. Jak widzimy, do tej pory ustawodawca nie pokusił się o zmianę przepisów w tym zakresie, mimo że proszę pamiętać, że w tym roku mieliśmy potężną zmianę kodeksu wyborczego, więc była okazja do tego, żeby tą ciszę wyborczą w jakiś sposób albo mocniej usankcjonować i dać większy aparat kontroli, większy aparat restrykcji w ręce czy to Państwowej Komisji Wyborczej, czy komisarzy wyborczej, czy też organów ścigania, bądź też pójść zupełnie w odwrotnym kierunku, żeby tą ciszę wyborczą po prostu usunąć z kodeksu wyborczego, tak? Jak będzie po tych wyborach, trudno jest nam powiedzieć, bo to nie Państwowa Komisja Wyborcza tworzy przepisy, ona tylko i wyłącznie może wskazywać pierwsze pewne kierunki, tak, w których mogłaby nastąpić zmiana przepisów, która byłaby przydatna, czy właśnie to dla tych, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów, czy też ci, którzy w tym procesie wyborczym uczestniczą, czyli wyborcy, komisje terytorialne, obwodowe. Zmian było dużo. Ciszy wyborczej te zmiany kodeksu wyborczego akurat przy tej nowelizacji nie dotknęły. Jaki będzie kierunek zmian na przyszłość i czy będziemy doświadczali kolejnych zmian kodeksu wyborczego? O to trzeba byłoby zapytać ustawodawcę. Niemniej jednak po każdych wyborach komisarze wyborczy są zobligowani do składania tak zwanych sprawozdań z przeprowadzenia wyborów do Państwowej Komisji Wyborczej. Tam jest szereg punktów, które musimy jakby zrelacjonować, jak to wyglądało z terenu naszego działania. My już taką informację powoli tworzymy z pozostałymi komisarzami, oczywiście przy pomocy pracowników Krajowego Biura Wyborczego, przy udziale dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Komisarze zawsze wskazują pewne kierunki, gdzie tutaj się korkowało, co przebiegało dobrze, z czym były problemy. I co warto poprawić. Państwowa Komisja Wyborcza potem tworzy takie ogólne sprawozdanie za teren całej Polski. Czy ustawodawca będzie chciał przychylić się do tego, czy będzie chciał poświęcić swój czas, żeby to przestudiować, przeanalizować i ewentualnie za sugestią Państwowej Komisji Wyborczej wprowadzić zmiany do kodeksu wyborczego, to już jest poza Państwową Komisją Wyborczą. Tak jak mówię, zmiany ustawowe należą tylko i wyłącznie do ustawodawcy. My tylko i wyłącznie możemy sygnalizować jako ci praktycy, którzy czynnie uczestniczą w procesie wyborczym. No te wybory rozpoczęły wyborczy maraton. Tak. W przyszłym roku eurowybory i wybory parlamentarne. Potem, wiemy już kiedy? Potem prezydent. A potem prezydencki, tak. Także rzeczywiście no sporo. Mieliśmy taki trochę przestój, chyba dwuletni, z tego co pamiętam. Bez wyborów. Te żadne, to ja bym tutaj się mogła uzupełniające. W międzyczasie mieliśmy podziały na okręgi wyborcze, więc generalnie u nas cały czas w Krajowym Biurze Wyborczym było pracowicie. Trochę mniej emocji, mniej może afiszowaliśmy się z tym, co się dzieje, ale rzeczywiście mieliśmy maraton. Będziemy mieć maraton wyborczy. Daty znamy już? Nie, jeszcze dat nie znamy. Ale jedyne, co mogę Państwu powiedzieć, to na pewno wybory do Parlamentu Europejskiego. Na wiosnę wybory nasze parlamentarne, na jesień. Więc tak naprawdę dla Krajowego Biura Wyborczego, dla organów wyborczych,
mamy wyborczy przyszły rok, bo proszę pamiętać to, że kiedy państwo idziecie wrzucić kartę do urny, to tak naprawdę cała machina wyborcza rusza dużo, dużo wcześniej, mniej więcej 3 miesiące wcześniej. Więc proszę sobie wyobrazić, że teraz skończyliśmy, teoretycznie skończyliśmy wybory samorządowe, przed nami jeszcze jako komisarzami wyborczymi, pracownikami Krajowego Biura Wyborczego, bardzo intensywny czas rozliczania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, czyli sprawdzenia, czy komitety wyborcze w sposób prawidłowy pozyskały środki finansowe, czy w sposób prawidłowy wydatkowały te środki finansowe. W międzyczasie mamy przecież protesty wyborcze i zakładamy, że komisarze wyborczy prawdopodobnie we wszystkich albo większości protestów wyborczych będą brali udział jako uczestnicy postępowania. W związku z tym, jak zakończymy to albo będziemy przy końcu kończenia wyborów samorządowych, to zaczniemy przygodę z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak skończymy przygodę z wyborami do Parlamentu Europejskiego, to zaczniemy z parlamentarnymi. To jeszcze jedno pytanie dotyczące eurowyborów. Zasady te same, opolszczyzna w jednym okręgu z Dolnym Śląskiem? Na ten czas tak, ale proszę pamiętać, że no, jak tutaj możemy też zaobserwować, to, że teraz tak jest, to nie znaczy, że będzie. Ale wszystko wskazuje, że raczej w tym zakresie nic się nie powinno zmienić. No, jak rozumiem, Sejm może jeszcze coś zmienić, ma jeszcze trochę czasu. Sejm ma jeszcze trochę czasu. Wiemy, że jakieś przymiarki do zmiany przecież ordynacji czy przepisów kodeksu wyborczego w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego, jakieś ruchy się działy. Na jakim one są etapie i czy w dalszym ciągu gdzieś tam trwają poprawki, prace nad zmianą tych przepisów, to tak jak mówię, kolejny raz pytanie do ustawodawcy. Państwowa Komisja Wyborcza, komisarze wyborczy, czy potem już rejonowe, czy okręgowe komisje wyborcze, Krajowe Biuro Wyborcze są wykonawcami tych przepisów. My ich po prostu nie tworzymy, my musimy je wcielić w życie i spróbować zrobić tak, żeby podobnie jak w przypadku wyborów samorządowych, wszystko przebiegło gładko, miło i przyjemnie i żebyście państwo nie musieli za długo czekać na podanie oficjalnych wyników wyborów. No tym razem nie musieliśmy. Tym razem było szybko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dzisiaj komisarz wyborczy Joanna Maksymowicz. Dziękuję bardzo również. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.